Garbus? Przez to nie ma śląskie miano. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland. Witam w Rostomili. Ja się mianuję Sebastian, a to jest Śląsko Rajza. Zastanawialiście się kiedyś, jak po śląsku mianować garbusa? Przez to nie ma śląskie miano. To nie ma oficjalne miano. Ale wszyscy tak go dają. Wszyscy we Polsce. Bo we innych krajach go dają inaczej. I zaraz ja wam to wszystko wyjaśnię. Powiem, jak go dać na to auto, na tego Volkswagena po śląsku. Bo nie garbus. To jadymy. Oficjalne miano tego auta to po prostu Volkswagen. Bo to był pierwszy Volkswagen w historii. Auto dla ludu po niemiecku znaczy Volkswagen. Na początku to się mianowało nawet KDF Wagen. To znaczy Kraft durch Freude Wagen. To jest auto siły bez uciecha. Nazwa nawiązywała do nazistowskiej organizacji, bo to naziści, Hitler stał za tym autem, ale to wam opowiem nie skorzy. Nie skorzy, jak powstawały kolejne modele Volkswagena, to był Volkswagen Sorty pierwszej, T1. Sorta drugo to tak zwany bus, też robiony na podwoziu tego auta. Nie szkodzi, dodawano oznaczenia 1200, 1300, 1500 w odpowiedności motora. Ja mam w dokumentach 1200, bo to jest Volkswagen 1200. Motor ma niespełna 1200 cm3, akurat nie 1192. Były też modele 1302, 1303, to akurat nie nawiązywało do motora, to były nieskorniejsze modele. Trzeba wiedzieć, i że w rozmaitych gotkach rozmaicie to auto je mianowane. W krajach anglojęzycznych Beetle, w niemieckojęzycznych Käfer, po czesku Brouk, po chorwacku, serbsku Buba, w krajach hiszpańskojęzycznych, w części hiszpańskojęzycznych w krajach Ameryce Południowej Escarabajo. No a w Polsce garbus. A jak na Śląsku? No to musimy wymyślić, pra? Bo nikt to nie wymyślił śląskiego miana tego auta. A pora na to. Jak powstał taki śląski projekt, Śląsko Rajza, to przecież nie mogę go dać garbus, bo to nie ma po śląsku. Ślązoki, którzy żyją w granicach polskiego państwa, go dają tak jak Poloki. Garbus, no bo to auto było popularne w czasach PRL-u, kiedy Śląsk był już zajtą Polski, ale nie całki Śląsk, bo mamy też Śląsk po czeskiej zajcie, a tam go dają Brouk, to jest żuczek. Angliki zaczęli go dać na to auto Beetle po II wojnie światowej, kiedy przejęli fabrykę Volkswagena, werk Volkswagena. Kiedyś wam o tym opowiem jeszcze. Niemcy, Käfer, co jest odzwierciedleniem słowa Beetle, oznacza hrabąszcz, krząszcz. Toż do rzeczy, jak powiedzieć po śląsku na tego popularnego Volkswagena? Zadajmy sobie pytanie, jak po śląsku je garbus? Garb. Pukel. Garbaty, garbus to puklaty. A mono pukelbus. Ale to mi nie szcimuje, to tak na siłę jest tworzone. To mono inkszą drogą pójdymy. W większości godek godo się na to auto krząszcz, hrabąż. Jak je po śląsku krząszcz. Po polsku krząszcz, po śląsku krząszcz. A hrabąszcz? Julik. Niektórzy go dają, co to jest lipcowy hrabąszcz albo majowy hrabąszcz, ale bardziej lipcowy od julii.
A ja się narodził, ja mam Geburtstag w lipcu, więc niech będzie. Ja bym powiedział Julik. Mono będzie chrobok. Przeca Juliki, krzyżcze to są chroboki. To mono chrobok. Albo Julik. Albo puklbus, albo puklaty. Ale nie garbus, bo to nie ma po śląsku. I tak nie godejcie. To tyle na dziś. Trzymcie się, chowcie się i do zobaczenia zaś. Pyrsk.